Cześć i czołem, jak zwykle wasz ukochany prezes. Słuchajcie, ja nie wiem, jak wy możecie na moją twarz tak patrzeć tak często, no ale pomijając to przykre doznanie, mam do zakomunikowania parę ciekawych rzeczy, które zainteresują nie tylko zawodników Władek Team, bo dotyczą po prostu wszystkich wędkarzy, którzy łowią w naszym pięknym Morzu Bałtyckim. I od tego, może od takiej petardy zacznę. Nasz sekretarz Jacek napisał porządny, poważny list do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, no z zapytaniem, co jest z tym naszym fluorem, z tymi naszymi ciężarkami, jakimiś pierdołkami, wiecie, kulkami, które te flądry tak, no, lubią chyba, nie wiem, no, słuchajcie. No i Jacek oczywiście wszystko dokładnie napisał, z prośbą o to, żeby no, dali jasne jakieś stanowisko, czy my możemy łowić na te kulki fluorescencyjne i ciężarki, czy nie. No i ja może wam zacytuję odpowiedź, którą dostał, bo to jest bardzo ważna sprawa, więc nie chcę nic po prostu przekręcić. Odnosząc się natomiast do kwestii samego pojęcia sztuczne światło, należy wyjaśnić, że celem prawodawcy było wykluczenie z możliwości stosowania przy prowadzeniu połowów wędką urządzeń świetlnych takich jak różnego rodzaju żarówki, lampy, diody, latarki, a także światła chemicznego powstającego w wyniku połączenia dwóch substancji chemicznych. No, czyli nasze świetliki na przykład, te, które się łamie, nie? No to mniej więcej kumacie. Tego do wody nie wrzucajcie. Używanie przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego przynęty i elementy zestawów wędkarskich wykonane z substancji fluorescencyjnych lub fosforescencyjnych, trudne słowa, lub też pokrycie takimi substancjami służące sygnalizacji ich pracy, nie stanowią sztucznego światła w rozumieniu przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia. Tutaj odsyłam was do rozporządzenia Dziennik Ustaw 2015, pozycja 1015 z późniejszymi zmianami, czyli stosowanie takich przynęt, elementów, zestawów wędkarskich nie podlega zatem wykluczeniu, o którym mowa w paragrafie 6, podpunkt 6 tego rozporządzenia. Słuchajcie, czyli co? Czyli łowimy chyba tak jak zawsze na te wszystkie ciężarki, które można normalnie w handlu zakupić, te, które wiecie, po naświetleniu tam światłem słonecznym, czy chociażby latarką, oddają przez jakiś czas no to światło do otoczenia, czyli jakieś ciężarki fluorescencyjne czy kulki, śmiało możemy używać. Mamy to, no, ten Departament Rybołówstwa dał Jackowi no, taką odpowiedź, czyli jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Mamy jasne stanowisko. No wiecie, Władek Team to, tak jak pewnie już żeście zauważyli, no nie jesteśmy klubem z przypadku, nie jesteśmy klubem na jeden dzień, jeden rok. Staramy się we wszystkich płaszczyznach dobrze działać i mam parę takich dodatkowych strzałów, które chciałbym wam też powiedzieć, które dotyczą się, no może troszeczkę bardziej naszych zawodników. No więc tak, słuchajcie, jesteśmy już po trzech imprezach morskich, czyli ostatki surf castingowe, rzutówka i zawody kuter. Tutaj macie zawody kuterowe, zarąbiliście, zresztą fajnie, udane, dużo ryb żeśmy nałowili. Łowiliśmy na słupskich kominach. Bardzo fajna lokalizacja, naprawdę długo trzeba płynąć, bo 3 godziny, ale jak już się dopłynie, wiecie, te górki robią furorę, łowimy na 10 metrach. Fajne dorsze, małe, bo małe, ale waleczne i bardzo ładnie ubarwione. No i tak, Władek Team jest po trzech już zawodach. Niby rozpoczynamy sezon wędkarski, bo za tydzień mamy pierwszego Kalesa, a już my po prostu mamy nasz ranking. No i ja w tym rankingu na przykład jestem na drugim miejscu, ale ja nie będę w Kalesie startował, bo nie mogę. Także wszyscy wędkarze, którzy jeszcze myślicie o tym, żeby dołączyć do Władek Teamu, śmiało, słuchajcie, śmiało zachęcamy, ponieważ nawet wzięcie udziału w tym naszym rankingu, zdobywanie punktów, jak wiecie, reprezentacja zawsze leci, no, przeważnie leci za free. O, tak, przeważnie leci za free, bo nie na wszystkich zawodach jest to za free, czasami jest to dofinansowanie 50%, ale no, powiedzmy Kalesy, Grauwel, świetnie, leci za free, jest naprawdę super. I teraz słuchajcie, jak jesteś gdzieś daleko,
nie ma problemu, żebyś się dostał do pierwszej dziesiątki, czy nawet do reprezentacji, tak jak widzicie, ja jestem drugi, ale tak, w Growelu nie będę brał udziału teraz w Kalesie, więc na pewno wypadnę z tej pierwszej trójki, wpadnie ktoś inny, także ten nasz ranking jest tak sprecyzowany, tak zrobiony, żeby bardzo dużo było tych roszad. I muszę tutaj powiedzieć jedną fajną rzecz. Słuchajcie, w naszym klubie mamy już, aż spojrzałem, żeby dobrze pokazać, 3 dziewczyny. To jest naprawdę fajny wynik. Mamy też dużo juniorów. No i mamy ostatnimi czasy doszło bardzo dużo fajnych, nowych zawodników, którzy do tej pory nie byli zrzeszeni w żadnym klubie. I o to nam właśnie chodziło. Chodziło nam o to, żeby nie pozyskiwać zawodników z innych klubów. Wiecie, każdy klub ma swoją tradycję, swoje jakieś zobowiązania, swoje przyzwyczajenia też mają chłopacy, więc spoko, każdy klub jest inny. Nie chodzi o to, żeby ściągać ludzi z innych klubów, wydzierać ich, a o to, żeby każdy czuł się komfortowo w tym klubie, w którym jest. Jeżeli no, czujesz się komfortowo w klubie innym niż Władek, oczywiście, spoko, szanujemy to i bardzo dobrze, bo jakby był tylko Władek na scenie polskiej, no to wiecie, no trochę by było słabo, nie? Niemniej jednak my jesteśmy takim klubem świeżaków, powiedzmy to, świeżym zupełnie, także mamy zupełnie nowe podejście do sprawy surfcastingu. Tak jak wiecie, no, nazywają nas, że nie, znaczy się, powiem tak, żeby nie jesteśmy betonowi, o tak ponoć mówią. No i tak, no mamy ten ranking PAL 6, nie? Jest fajnie, chłopacy na oczywiście KLS-a lecą za free, na Growela lecą za free, no. Dużo tych imprez jest, na które lecą za free. Tu macie kalendarz, imprez, które Władek Team ma w swoim kalendarzu imprez, na które są rekompensaty, są liczone punkty i do tego rankingu naprawdę jest fajnie, jest to około 20 imprez w skali roku, warto. Teraz tak, w tym roku mamy parę projektów dla kadry spinning i kadry dorsz, tak jak wiecie, mamy dwie nowe takie kadry u nas, sekcje u nas w klubie. Tutaj macie o za mną, tam, macie takie małe logo. To jest logo naszej dorszowej kadry morskiej. O co w tym chodzi? O to chodzi, żeby pływali chłopacy za free. W tym roku może nie zbudujemy tej kadry, nie będziemy inaczej, nie będziemy brali udziału w cyklu, nie wiem, chociażby tego Grand Prix, co tam PZW robi, ale no, myślę, że za rok, jak zbudujemy sobie tą kadrę, to z grubej rury wyskoczymy i my, mam nadzieję, że no, pokażemy jak trzeba łowić. No, chłopacy oczywiście w tej dorszowej kadrze morskiej lecą na kutrach za darmo. W zasadzie za darmo, no słuchajcie, no. Fajna sprawa, tam macie informacje o tym, jak to mniej więcej wygląda. No tak jak widzicie, działamy na różnych płaszczyznach, mam nadzieję, że dobrze. No tutaj na przykład do kadry spinning mamy takie różne kamizelki, mamy też kamizelko-plecaki. Naprawdę sporo tego mamy, do wszystkiego jest jakieś tam zawsze dofinansowanie władkowe, więc bardzo fajna sprawa. No na przykład akurat Graf przysłał takie oto fajne zaczepiki, o tu się tak zaczepia pyk i potem można sobie tam jakieś szczypce na tym zrobić. Graf oczywiście to przysłał do naszej kadry za free, także kadra spinning dostaje coś takiego. Ja sobie tego oczywiście nie zatrzymuję, to oczywiście leci do dziewczyn i chłopaków, bo tak jak wiecie, mamy też dziewczyny w kadrze spinning, także jest naprawdę bardzo dobrze. Lecimy dalej. Chciałbym Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na imprezę, którą będziemy robić teraz od 23 kwietnia do 3 maja. Jest to bicie rekordu Polski, znaczy ustanawianie bardziej rekordu Polski, bo no, nikt do tej pory czegoś takiego nie zrobił. My będziemy jak zwykle świeżaki, znowu będziemy pierwsi w czymś. Ustanawiamy rekord Polski w wędkarstwie surfcastingowym. Robimy to na plaży centralnej we Władysławowie koło zjeżdżalni morskiej. Plażowej zjeżdżalni, tak? O, tam jest też kamera, wiecie, ta co tak smyrga po tej plaży, tam i z powrotem. Chyba na Nadmorskiej 24 można ją sobie zobaczyć. Także my będziemy tam stali, będzie nasz oczywiście super wypasiony namiot. Będzie obgrodzony specjalnym takim banero parawanem. Także będziecie mogli przez 10 dni i nocy przychodzić do nas, łowić z nami. Nie powiem Wam dokładnie, słuchajcie, ile tam będzie różnych ciekawych rzeczy. Ale słuchajcie, no, my mamy nawet swojego grilla, jakbyście no, nie wiedzieli, to mamy już swojego grilla, który jest kuty, z dwoma wędziskami, z logem Władek, taki wiecie, potężny grill, no, potężny klub, wiecie, ponad 80 ludzi,
no, dobijamy do setki, tak można zacząć mówić, dobijamy do setki, więc się starzejemy, chyba no, wcześniej się śmiałem, że będziemy mieli już emeryturę, bo wiecie, tam 65 lat czy coś, no kurczę, no niedługo mamy 100, nie? Także mamy swojego grilla i myślę, że słuchajcie, no ten rekord, który będziemy pobijać, to po prostu będzie jedna wielka biesiada przez 10 dni. Macie tam, macie informacje, znaczy się film, jak wyglądała majówka nasza w zeszłym roku. Tak jak wiecie, w zeszłym roku rozdaliśmy ponad 500 sztuk takich naklejek, Władek Team, przechodniom, żeśmy edukowali młodzież, że te ryby są, jak to wygląda to łowienie i tak dalej. Bardzo dużo pytań było. Także w tym roku mam nadzieję, że z racji na to, że rozciągnęliśmy tą majówkę z Władek Team na 10 dni, od 23 kwietnia do 3 maja, będzie dużo, dużo, dużo więcej ludzi z nami zagada. Będziemy mogli jeszcze bardziej edukować to nasze polskie społeczeństwo. Także jeżeli ty, wędkarzu, planujesz gdzieś spędzić urlop, jesteś z głębi Polski, zapraszamy do Władysława. Tam masz masę kwater, wybierz sobie, jak nawet nie chcesz wybierać, weź się naciśnij, że chcesz zadać pytanie wszystkim, wyślij pytanie. Naprawdę, przyjedź do Władysławowa w sezonie letnim, co ja mówię, no na weekend majowy, przyjedź, odwiedź nas, na pewno nie wyjdziesz z pustymi rękami, dowiesz się za to bardzo dużo rzeczy przez ten cały okres 10 dni. Mniej więcej 50-60 wędkarzy weźmie udział w tym biciu rekordu, bo to na tym właśnie polega, że to nie jest rekord, że jak karpiarze wychodzą sobie na tydzień, po prostu stawiają namiot i siedzą, tylko tutaj chodzi o to, żeby dużo ludzi uczestniczyło w tym rekordzie, żeby to była bardzo duża edukacja też dla społeczeństwa. Naprawdę, słuchajcie, musicie nas odwiedzić, pamiętajcie, 23 kwiecień, 3 maj, plaża centralna we Władysławowie koło zjeżdżalni. Warto nas odwiedzić, przyjdźcie z wędziskami, słuchajcie, jak wędkujecie w morzu, przyjdźcie, postawcie swoje stanowisko koło nas, wypijcie z nami świeżo parzoną kawę u nas na stanowisku. Słuchajcie, no lepiej być nie może, co ja wam będę mówić, no znacie Władek Team, gdzieś tam mamy tego gwiazdorka z tym logo Pepsi, wiecie o co chodzi, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Do jutra, uwaga, do jutra są zapisy na pierwszego Kalesa, to ważne. To ważne, bo tak jak wiecie, KLS, no nie dość, że jest za duże punkty, to jeszcze leci reprezentacja za free. To jest ważne, żeby uczestniczyć w zawodach. Jesteśmy sportowym klubem, więc warto się spotykać na takich zawodach. KLS jest tym bardziej takim fajnym, fajnym takim tworem, że tworzymy go my, zawodnicy, kluby wędkarskie, więc śmiało zapisujcie się. Do jutra są zapisy. Zapisujcie się na tym KLS-ie. Ja tutaj na dole w komentarzu rzucę link do organizatora. Tam też rzucę link po prostu, od razu rzucę link wam do zapowiedzi, żebyście to wiedzieli, w jakiej godzinie i tak dalej. Warto się zapisać, warto uczestniczyć w tych zawodach. Oczywiście pamiętajcie jedno, że u nas kadra, czyli ta reprezentacja, te trzy najlepsze osoby, czyli trzech najlepszych wędkarzy na dany dzień, dany okres czasu czy tam roku, ma wbite koło swojego stanowiska flagę Władek Team. I teraz tak, jeżeli ty jesteś obok takiego wędkarza i widzisz tą flagę, śmiało idź, dopytaj się, co on używa, dlaczego jest taki dobry. No niech ci coś zdradzi, no kurczę, jakieś techniki, patenty swoje, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Nasi najlepsi zawodnicy, a jest ich tylko trzech, tych z reprezentacji, mają wbitą tą flagę i to oznacza szacun dla tego człowieka, bo on na te punkty nie pracował tydzień, dwa. On pracował na te punkty bardzo długo. No niemniej jednak te roszady są dosyć znaczne. Tak jak widzicie, ja teraz wypadnę, więc ktoś z czwartego miejsca wleci na moje miejsce. No ale to są ludzie naprawdę nieprzypadkowi. Ci ludzie umieją wędkować i jest naprawdę super. Dobra, co mamy po pierwszym Kalesie? Po pierwszym Kalesie no mamy naszą majówkę z Władek Team, 23 kwietnia, 3 maja. Pamiętajcie, czy należy nas odwiedzić, no trudno byłoby, żeby nas nie... Ja będę codziennie z kamerą gdzieś tam chodził, także no będzie telewizja, nie wiem, Polsat będzie, będzie Teleexpress. Grubo będzie, ja mam nadzieję, że po prostu przekaz medialny będzie no taki, że ohoho, jeszcze trochę, jeszcze o nas Guinness po prostu no nie zapomni nas, na pewno nas nie zapomni na wiele, wiele lat.
Dobra, ale mamy coś takiego jeszcze, jeżeli chodzi o Władek Team. No, 26 do 28 maja mamy Grand Prix Polski, który organizujemy my z Kungerem. Fajnie, pomogliśmy troszeczkę PZW zorganizować zawody. Te zawody są oczywiście na plażach gminy Władysławowo, więc też fajnie. No, zaczynamy w jakiś sposób tam ten cykl roczny też tego Grand Prix, też mamy tam swój wkład, więc naprawdę jest bardzo fajnie. I w międzyczasie oczywiście mamy Grauwela. No, jeżeli chodzi o Grauwela, to sobie też tam zobaczcie. Majówka z Władek Team w zeszłym roku było na koniec tej majówki. Możecie sobie przewinąć ten film trochę. Było losowanie też kadry, która dodatkowo za free leci. Tak jak wiecie, u nas nasz klub opiera się głównie na sportowości. Mamy też sponsorów. Staramy się też czynnie o tych sponsorów, no i ta kasa w zasadzie od tych sponsorów leci na to, żebyśmy mogli jak najwięcej zawodników w jakiś sposób doceniać ich i dawać im darmowe starty w zawodach. No i tak, u nas, jeżeli chodzi o Grauwela, no to wiadomo, że nasza reprezentacja, czyli ta trójka najlepszych, co ma tą flagę, leci za free. Wiadomo, wiecie o tym, to już nie. Nie pierwsze zawody, które tak jest, wiecie jak było w zeszłym roku, możecie sobie poczytać, pooglądać. Oprócz tego oczywiście juniorzy, no mamy dużo tych juniorów, więc w tym roku dwa składy juniorów lecą za free, czyli 6 juniorów leci za free na Grauwela. Dodatkowo będziemy losować jeszcze, wiecie, dodatkowo jedną drużynę, która jeszcze poleci za free, a co? Kto da zawody? Możemy, nie? Także no już możemy sobie policzyć, tak, 6 plus 3 plus 3 i leci 12 osób z Władka za free. W zeszłym roku łącznie było 25 osób z Władka. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo. To jest w zasadzie 1/4 Polaków startująca w Grauwelu, to byli nasi. I to było widać na przekazach nie tylko z Władek Team, z naszej telewizji Władek TV, ale też na innych. Naprawdę było nas sporo. No i też punktowaliśmy, tutaj mieliśmy no, kadra juniorów, to już pomijając fakt, oni zgarnęli praktycznie wszystko, no ale nasi zawodnicy, którzy już mają troszeczkę na liczniku tych lat, też zdobyli fajne nagrody, fajne puchary, więc jest fajnie. Chodzi głównie o to, żeby się fajnie bawić, więc no, jeżeli ktoś chce dołączyć do naszego klubu, to śmiało zapraszam, wiadomo, drzwi są otwarte, tak jak mówiłem, jest nas już 80 ludzi, mamy dużo świeżych wędkarzy, co jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, naprawdę bardzo duży szacun dla tych ludzi, że wybrali nasz klub jako ten swój klub pierwszy, do którego przystępują, który po prostu będzie w jakiś sposób kształtował też ich. No i mam nadzieję, że te wszystkie środki, które my mamy zorganizowane, czyli jakiś tam prezent od sponsora i inne rzeczy, dodatkowo ten ranking Władek Team, to wszystko będzie motywować ludzi do tego, żeby się bardziej starać w tym i szlifować swoje umiejętności wędkarskie. Słuchajcie, powiem na koniec tylko takie coś. Prezent od sponsora teraz, co będzie nagrywane 24 od godziny 19, nasza wieczorynka klubowa na kanale YouTube. Tam oprócz rzeczy, które nam sponsorzy dali, które będziemy losować dla naszych zawodników, oprócz tego będzie też losowanie tych osób, które będą miały za free polecone Grauwela, więc tym bardziej trzeba oglądać ten prezent od sponsora. Ja wylosuję, myślę, że 3 osoby, które po prostu stworzą tą gratisową drużynę. Dodatkowo oczywiście dolosujemy kilka zapasowych osób, w razie czego jakby któraś z tych osób nie mogła, czy nawet nie chciała, czy no ja też prawdopodobnie będę w pracy, także nie będę mógł na Grauwelu być, to po prostu wejdą rezerwowi. No i słuchajcie, no to chyba wszystko. Także mniej więcej wiecie, z czym to się je. Zaczynamy sezon wędkarski już tak z grubej rury. Także jeżeli ktoś jeszcze się waha, czy do nas przyjść, czy do nas dołączyć, zapraszam, jest naprawdę fajnie. Poza tym, wiecie, nam chodzi głównie o zabawę. Naprawdę, tutaj spinki nie ma. Zobaczycie to przez to 10 dni na plaży, podczas ustanawiania rekordu Polski. Jest naprawdę zacnie, fajnie i Pepsi leje się strumieniami. Trzymajcie się, cześć!